Sensacyjna informacja w sprawie Beaty Kempy. Tego nikt się nie spodziewał. Z całą pewnością innego rozstrzygnięcia wyborców 9 czerwca spodziewała się Beata Kempa. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego, nie zasiądzie w kolejnej jego kadencji? Oto czego dowiedzieliśmy się z sondażu Exit Poll opublikowanego w niedzielę o godzinie 21. Przypomnijmy. Według sondażu Exit Poll KOS zdobyła 38,2% głosów, PiS 33,9%, Konfederacja 11,9%, Trzecia Droga, PSL i Polska 2050 8,2%, a Lewica 6,6%. Badanie przygotowała pracowania Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Eurowybory. Porażka Prawa i Sprawiedliwości. Kempa trafi do P. Jak wynika z sondażu, KOS zdobyła 21 mandatów, PiS 19, Konfederacja 6, Trzecia Droga 4, a Lewica 3. Ipsos przeprowadził badanie Exit Poll przed 845 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce. Wśród nowo wybranych europosłów zabraknie wiele dobrze znanych nazwisk. Z Brukselą pożegna się m.in. Jacek Saryusz-Wolski czy Ryszard Czarnecki. Wielkim zaskoczeniem może być także klęska wyborcza Beaty Kempy. Według sondażu Exit Poll była eurodeputowana, także nie otrzymała zaufania wyborców. Polityczka startowała z Dolnośląsko-Opolskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości. Zajmowała drugie miejsce tuż za Anną Zalewską. Prezes PiS, droga do zwycięstwa jest otwarta. Mamy jasne zadanie, będziemy się jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach, najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych, jest otwarta, powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do P. Ten wynik to dla nas wielkie zadanie, dodawał. Stwierdził, że to bardzo jasne zadanie. Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się, szanowni państwo, jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach, najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych, jest otwarta, oświadczył Kaczyński. Prezes PiS nawiązał do tego, że podczas ogłaszania wyników pierwszych wyborów europejskich z 2004 roku wydawało się, że jest źle. Wtedy też mówiłem, że to jest wyzwanie, i zwyciężyliśmy, w 2005 roku zwyciężyliśmy, zaznaczył. Podkreślał, że PiS tą drogą musi iść dalej. Kaczyński przekonywał, że dobrą wiadomością jest to, że jego formacja idzie mimo piekielnego ataku na nią ciągle w tym jednym kierunku. Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny, mówił.